Relacje z ostatniej próby przed przerwą. Rozpoczynamy od gonitwy numer 3 dla debiutujących w płotach 3-latków. Wyścig był popisem Tucholi, która pod Piotrem Dębowskim od startu narzuciła ostre tempo i zwyciężyła z dużą przewagą. Miałeś troszkę wolniej, ale nie było komu prowadzić. Poprowadziła bardzo dobrze, jockey wyczuł i udało się. Co przed koniem w tym sezonie? Teraz będziemy jeszcze biegać gonitwy płaskie i dopiero wtedy, jeszcze na koniec sezonu zadecydujemy jeszcze o jednej gonitwie płotowej. W drugiej z gonitw płotowych ostre tempo narzuciła Salopa i oderwała się od reszty stawki, którą prowadził Barbarossa. Na zakręcie poprawił pozycję Nechius pod Piotrem Dębowskim i na finiszowej prostej włączył się do walki, z której ostatecznie wyszedł zwycięsko. To było ryzykowne, to mogłoby się skończyć inaczej po prostu, także no tam ci zaskoczyli w pewnym sensie, dwóch odjechało, to dobrze tamta pierwsza Salopowa poszła bardzo mocno. A to ja się Barbarossy najbardziej bałem, bo ten co próbował, to było za mocne aż tempo, ale tamta myślałem, że da radę pierwsza dojść Barbarossa. No jednak Nechius dzielny koń i dobrze mu na pewno odpowiada miękki tor. On dużo lepiej biega po miększym torze. Spore powody do radości po trzeciej i czwartej z gonitw miał Piotr Dębowski. Obie zakończyły się jego jockeyskim triumfem. Radości nie ukrywał też właściciel Nechiusa, były żużlowiec Adam Łabęcki. Ruszył bardzo daleko z tyłu, no niestety jest chyba lepszy od nich, tak mi się wydaje na teraz. Wygrał bez problemu, z tego bardzo zadowolony. Wrocławska Trial dostarczyła wiele emocji, a to za sprawą walki, jaką o zwycięstwo stoczyły dwa konie z Czech. Tam taki pod Martinem Liszką okazał się odrobinę lepszy od Sztorma pod Pawłem Slożilem. Ja sam wierzę w swoim koniu, ja sam mówił, że nie jechał w Pardubicach, a on bardzo dobry koń. Słowa jeźdźca potwierdza trener Jamtaki. Taktika byla taková, že bude to vodit Mirajno, to jsme určitě věděli, známe ho z Pardubic, chodil tak vždycky, takže jsme čekali, posadili jsme se za něho a tohle je dobrý kuň, dokáže vyhrát v Pardubicích, takže tady neměl problém. Konie na Partynice wrócą 10 sierpnia, druga część sezonu rozpocznie się od mocnego uderzenia, czyli wyścigu Oaks z pulą nagród 105 tysięcy złotych. Sporo tenisa gościło ostatnio w stolicy Dolnego Śląska. Kibice tej dyscypliny równolegle mogli kibicować naszym przed telewizorami i odwiedzić obiekt przy Halera, by zobaczyć tenis na żywo. Najlepsi polscy gracze próbowali swoich sił w wielkoszlemowym Wimbledonie. Zaplecze pierwszej kadry gościło we Wrocławiu. To nie zdanie na wyrost. W obiekcie Redeco wystąpił m.in. Grzegorz Panfil, który z Agnieszką Radwańską w parze dotarł przecież do finału Pucharu Hopmana. We Wrocławiu Panfil przygodę z Futuresem zakończył na ćwierćfinale, podobnie zresztą jak inny z polskich zawodników, czyli Piotr Łomacki. W półfinale wystąpił jeden z naszych reprezentantów, Marcin Gawron. Jego rywalem w pojedynku o finał był Czech Jan Satral. Pierwszy set padł łupem zawodnika zza południowej granicy, który wygrał 6-3. W drugiej partii lepszy był Gawron, zwyciężając 7-5. W decydującym secie zdecydowanie lepiej zaprezentował się Satral, wygrywając pewnie 6-2. Czech na kortach Redeco czuł się na tyle dobrze, że wygrał także ostatni i zarazem najważniejszy mecz. W finale ograł Niemca Maximiliana Marterera 6-4, 7-6. Jak to w większych i mniejszych turniejach bywa, równolegle do zawodów gry pojedynczej rozgrywany jest też debel. Fani tenisa mogli zobaczyć młodych graczy i także w tej odmianie we Wrocławiu. Polacy, którzy w ostatnich latach specjalizują się nieco w seniorskim deblu, też nie zawiedli w młodzieżowym wydaniu. Adam Majchrowicz i Rafał Teurer dotarli do finału. W nim zmierzyli się z Kevinem Kaczyńskim i Maximilianem Martererem. Lepsi okazali się Niemcy. W końcowym rozrachunku triumfowali 6-4, 6-4. W przeprowadzeniu zawodów nieco przeszkadzała aura. Organizatorzy jednak stanęli na wysokości zadania. Korty były przygotowane świetnie i goście zarówno z różnych części Polski, jak i z zagranicy mogli we Wrocławiu poczuć się jak w domu. Odwdzięczyli się wrocławianom dobrym tenisem. Wrocławianie nie dali w Poznaniu rywalom najmniejszych szans. Od początku byli zespołem zdecydowanie lepszym, o czym najdobitniej świadczy końcowy wynik. W każdym calu starcie należało do rozpędzających się Panthers. Z postawy ofensywnej zespołu mógł być zadowolony m.in. trener tej formacji.
Większość meczu układała się po naszej myśli. Zrobiliśmy dobrą robotę. Po prostu skupialiśmy się na wykonaniu zadania nad przedmeczowymi założeniami. To dało skutek. Taka taktyka jest dobra, także na przyszłość jesteśmy bardzo zadowoleni. Kolejny raz Pantery wypadły bardzo dobrze jako zespół. W ten sposób buduje się mistrzowskie teamy. Jest odpowiedzialność, każdy realizuje swoje zadania, równocześnie się wspierając. Wiemy, że jako drużyna jesteśmy naprawdę mocni. Jeżeli się skupimy, rywale mają problem. Byliśmy nieco zmęczeni psychicznie i fizycznie po starciu Seahawks. Zrobiliśmy jednak dobry wynik w Poznaniu. To najważniejsze. Zespół czuje już lekkie zmęczenie, choć futboliści zdają sobie sprawę, że najważniejsze dopiero przed nimi. Teraz krótki odpoczynek, ostatnie spotkanie sezonu zasadniczego i playoffy. Kilku chłopaków czuje już w kościach sezon. Te trzy ostatnie mecze dały nam się we znaki. Odnieśliśmy jednak bardzo ważne zwycięstwa. Teraz czas, aby znów się zebrać. Wiemy, że to końcówka sezonu i trzeba jeszcze wykrzesać z siebie wszystko, co najlepsze. Niech nogi trochę odpoczną i ruszamy do decydującej odsłony walki o kolejny tytuł dla Wrocławia. Celem Wrocławia na ten sezon jest walka o złoto Mistrzostw Polski. Wielki dziewiąty superfinał odbędzie się 2 sierpnia w Gdyni. Zawody są wizytówką Wrocławia. W sezonie martwym wielu mieszkańców miasta z przyjemnością przygląda się zmaganiom na betonie. Do stolicy naszego regionu chętnie przyjeżdżają także goście z różnych krańców Polski. Nie inaczej było tym razem. Rok do roku dzięki street basketowi Wrocław przedstawia swoje nowe oblicze. Zawody rozgrywane były już m.in. na rynku i przy hali stulecia. Teraz znów zawitały w magiczne miejsce, choć raz stadion miejski był kojarzony z basketem, a nie futbolem. Zabawa była przednia. W gronie mężczyzn zawodnicy walczyli w grupie mini basketu, czyli urodzonych w 2002 roku i młodszych, w gronie do lat 14, 16 i 18. Oczywiście główną kategorią był Open, gdzie mogli zagrać gracze bez limitu wieku, a do tego zarówno amatorzy, jak i ci posiadający licencję zawodowego koszykarza. Dla płci pięknej przygotowano 3 kategorie. Panie zagrały w mini baskecie, czyli grupie do lat 13 w kategorii A, czyli urodzonych w 1998 roku i młodszych, oraz w grupie B to kategoria dla zawodniczek urodzonych w 1997 roku i młodszych. W najbardziej prestiżowej rozgrywce, czyli kategorii Open, triumfował team z Dolny Śląsk, który pokonał w finale zespół Czekaj. Przy okazji turnieju zorganizowano wiele konkursów i imprez towarzyszących. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się mecz pomiędzy koszykarkami Ślązy Wrocław, czyli Beniaminka Ekstraklasy, i legendami wrocławskiej koszykówki. W barwach Ślązy wystąpiły m.in. Paulina Kuras, Agnieszka Śnieżek i Monika Jasnowska. W zespole Legend nie zabrakło Macieja Zielińskiego i Mirosława Łopatki. Zagrały też Mariola Pawlak-Marzec i Iwona Kowalczyk-Zuchora. Mecz był bardzo ciekawym widowiskiem, ostatecznie minimalnie lepsze okazały się legendy miasta. Powody do radości mieli trenerzy Legend, czyli Mieczysław Łopatka i Dariusz Zelik. To był udany dzień z koszykówką we Wrocławiu.